Tomasz Makowski po MFC 16. Witam. Gratulacje, kolejna udana gala, hala pełna. Dziękuję. No jakoś tak się nazbierało trochę tych ludzi, trochę pogoda nam, no ta brzydka pogoda nam sprzyjała, zagoniła troszeczkę ludzi do naszej hali. No uważam, że kibice nam dopisali, także jestem zadowolony. Pasów trochę dzisiaj porozdawaliście, dwa twojej organizacji, dwa we współpracy z Polskim Związkiem Kickboxingu. Uatrakcyjnia to galę, prawda? Tak, no wiadomo, pasy Polskiego Związku Kickboxingu są wartościowe. Też z prezesem Polskiego Związku Kickboxingu no, wybraliśmy też razem pretendentów do tych tytułów. No, myślę, że walki się podobały, były na poziomie, były zwroty akcji, także no, kibice i, no, i ogólnie wszyscy chyba są zadowoleni. Wiele organizacji już czasem na pierwszej, czasem na drugiej gali rozdaje swoje pasy. Ty z tym bardzo długo czekałeś. Stawiałeś na początku na te inne tytuły, takie międzynarodowe, uznane. Podjąłeś w końcu tą decyzję. Zadowolony jesteś z niej tak z perspektywy czasu? Tak, bo przede wszystkim chciałem coś zbudować, prawda? Nigdy nie chciałem, żeby w momencie, kiedy zacznę robić no, galę pierwszą, drugą i od razu wprowadzać jakieś pasy, zrobiliśmy to dopiero po naprawdę paru dobrych latach, współpracowaliśmy z wieloma znanymi organizacjami na świecie. Dopiero z czasem, po takich ciężkich rozmowach i namowach, no, dałem się namówić, wprowadziliśmy te pasy, no i myślę, że to był dobry pomysł. Tak, jak rozmawiałem tutaj z dwoma chłopakami, którzy zdobyli te pasy Polskiego Związku Kickboxingu, to miałem takie wrażenie, że oni jakiś tam osiągnęli pierwszy poziom i teraz czekają ten drugi, bo chcieli bardzo walczyć o pasy MFC. No tak, myślę, że zasłużyli. Będziemy na ten temat rozmawiać. No, jak widać, my też mamy taką swoją grupę tutaj zawodników, na których stawiam. No, uważam, że tak powoli każdy z nich zasłużył na ten pas. To też pokazuje, że to trofeum się robi coraz bardziej prestiżowe. Tak, prawda, no też nie robimy czegoś takiego, że pojawia się u nas zawodnik i od razu dostaje walkę o pas. Jak zauważyłeś, że też no, kilka dobrych walk musieli też stoczyć, prawda, no niektórzy też tam wygrywali, przegrywali, ale pokazywali klasę, no i z czasem zasługują na to. Kolejna gala w Nowej Soli w grudniu. Jakieś szczegóły zdradzisz? Będzie przygotowałeś coś specjalnego? To znaczy, no mam taki lekki zarys, ale to po prostu muszę wszystko, wiadomo, zrealizować i później będziemy rozmawiać. Jak zawsze tajemniczy. Słuchaj, zmieniła się troszkę sytuacja na rynku, bo nie ma DSF, prawda? Ta organizacja trochę no, zmieniła rynek, dużo płaciła i tak dalej. Teraz jej nie ma, nie wiadomo czy wróci, prawdopodobnie nie. Ty odczuwasz jakąś tą zmianę? Nie, ja powiem szczerze, ja zawsze robiłem swoje, nigdy mi tam nie zależało, żeby, prawda, nie wiem, żeby wszyscy pisali, jak tu jest pięknie, co tu się nie robi, nie miałem takiego jakiegoś parcia. Mi zawsze zależało, żeby przede wszystkim byli zawodnicy zadowoleni, żeby po prostu, żeby to działało latami, robiliśmy te po prostu gale na tyle, na ile nas było stać, no tak nie starałem się wychodzić tam gdzieś przed szereg, no mierzyłem siły na zamiary zawsze, no i myślę dlatego, no jesteśmy cały czas od lat. No i też współpracujesz z innymi, HFO jest konkurencją jakąś tam, prawda, a współpracujecie razem, twoi zawodnicy tam występują i tak dalej. Czy konkurencją? Nie, ja nie uważam, że konkurencją, ja uważam, że taka właśnie mądra współpraca to jest naprawdę, to jest dobre, prawda, no nikt nikomu nie wchodzi w drogę, każdy robi swoje, dogadujemy się, prawda, wymieniamy z zawodnikami i to jest dobre, mi się wydaje, że to jest dobre, nie jakieś takie chore przepychanki. A zawodnicy z DSF-u, którzy walczyli na DSF-ie, pytają cię o możliwość kontraktu? To znaczy tak, no ja jestem tego zdania, że każdemu zawodnikowi, prawda, trzeba dać szansę. Nigdy nie robiłem czegoś takiego, że zawodnik gdzieś tam walczył dla jakiejś organizacji, to już u mnie jest, prawda, skreślony. Nie, nie, to jest po prostu, ja uważam, że to jest błąd i, prawda, no w momencie, kiedy, prawda, będę potrzebował jakiegoś dobrego zawodnika w jakiejś kategorii wagowej, zgłoszę się, jeżeli będzie zainteresowany, przyjmie moją ofertę, będzie walczył. A powiedz mi, bo rozmawiając tutaj z zawodnikami, dowiedziałem się, że i Marcin Bordnar, i Sławek Przypis prawdopodobnie spróbują swoich sił w MMA. To nie jest jakiś problem dla ciebie, że być może ci znikną z organizacji i zmienią ten swój kierunek? Żaden to nie jest dla mnie problem, ja przeciwnie, prawda, jeszcze im pomagam, żeby walczyli po prostu dla innych gdzieś tam organizacji, gdzieś tam też próbuję ich wpychać na różne gale poza granicami naszego kraju. Nie, dlaczego? Chcą się rozwijać w MMA, dlaczego nie? No, ja uważam, że to jest dobre, prawda, no też zawodnicy szukają większych pieniędzy, nie ukrywajmy, że w kickboxingu no nie ma tego co w MMA. Jeżeli podejmą taką decyzję, że chcą spróbować swoich sił w MMA,
Jak najbardziej. Zawsze mają tutaj, prawda, drogę otwartą. A Tomek Makowski jeszcze zawalczy? Pewnie Tomek Makowski jeszcze zawalczy, teraz troszeczkę się podreperował, zacząłem już troszeczkę kopać. No takie moje teraz jeszcze, no tak, no marzenie, nie marzenie, no chcę stoczyć jedną walkę w Tajlandii na dobrej gali, tutaj jedną pożegnalną i, no i zakończyć. Ty już masz teraz tytanowe tam nogi? No coś tam powstawiali, no już tak jest troszeczkę lepiej. No zaczynam kopać już tak coraz mocniej, no myślę, że wrócę. Na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o, jest nowe zjawisko na rynku, Fame MMA, prawda, walki youtuberów. Gdyby do Ciebie się zgłosił jakiś youtuber, że chcesz się nauczyć trenować w Twoim klubie, prawda, żeby swoją stójkę poprawić, przyjąłbyś go? To znaczy tak, dlaczego nie, jeżeli prawda, przychodzi gość, który chce trenować, no, który naprawdę chce liznąć prawdziwego sportu, no, dlaczego nie? Jak Ci się zjawisko podoba? No takie mam mieszane uczucia, no ja wiadomo, jestem sportowcem, zawsze... Jestem za prawdziwym sportem, no, tak jak widać, no, nasze gale opierają się na, no, 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 uważam, na wysokim poziomie sportowym, są dobre walki, no i chyba przy tym zostanę. Ale zawsze gdzieś jest jakiś taki movement, ruch, który powoduje, że właśnie ściągają się do sportu walki nowi kibice, prawda? Tak było na przykład z Punisherem kiedyś, dawno, dawno temu, tak było z Mariuszem Pucianowskim, który też wielu ludzi zaraził MMA, którzy nigdy się nie interesowali tymi sportami. Tak może teraz jest z tymi youtuberami, może to przyciągnie młodych do sportu walki. W pewnym sensie ma to jakiś sens, uważam, bo właśnie poprzez tych ludzi no też dociera się do zupełnie innego grona kibiców. No, w jakiś sposób jest ten sport pokazany, no też to może to zaciekawić właśnie takiego, no, człowieka, który no nie ma pojęcia o sportach walki. No zobaczy raz, prawda, no te walki, no te inne walki. No i może zaciekawi się też, prawda, no prawdziwym sportem. No i też to w jakiś sposób, prawda, ściągnie. No jakieś, tak jak wspomniałem wcześniej, grono kibiców. A Ty na MFC byś zorganizował jakiegoś freak fighta kickbokserskiego, czy to nie wchodzi w grę? Nie, ja chciałbym, żeby MFC tutaj właśnie bazowało na K1, Muay Thai, no i tak zostanie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.